Tego dnia w księgarni pod Globusem próżno było szukać wolnego miejsca. Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, redaktorem nowo wydanej antologii polskiego reportażu XX wieku, przyciągnęło wielu fanów literatury faktu. Jak przyznaje sam autor, nie jest on jedynym ojcem tego dwutomowego dzieła. Troszkę tych matek i ojców jest i ja się bardzo cieszę. To nie jest tak, że ja jestem zazdrosny, czy że ja się uważam za najważniejszego ojca. Po prostu z tego wynika, że na tę antologię bardzo czekali wszyscy. Skoro aż tylu się ludzi przyznaje do jej poczęcia, że była potrzebna, bo było trochę antologii, reportażu, ale nigdy nie było takiej, która zawierałaby tak długi okres, całe 100 lat, XX wiek, 1901-2000, od Janusza Korczaka do Wojciecha Jagielskiego. W spotkaniu wzięli także udział profesor Kazimierz Wolny-Zmorzyński, członek Rady Programowej Antologii i ci, których reportaże znalazły się w zbiorze. Ewa Owsiany, Marek Rymuszko i Zbigniew Święch. Reportażystka Ewa Owsiany docenia wybrane przez Mariusza Szczygła teksty. I właśnie umieszcza ludzi, o których mało kto wie, że byli znakomitymi reportażystami. Jak Rejmont, jak właśnie Konopnicka, o której mówiłam, której miłosierdzie gminy wstrząsnęło mną jeszcze kiedy byłam uczennicą. A reportaż musi wstrząsać, musi coś zostawać. Z reportażu po przeczytaniu musi coś zostać, bo jeśli się przejedzie po nim i zapomni od razu, to nie jest reportaż. To jest jakaś taka migawka, która została stworzona bez talentu. Do każdego tekstu Mariusz Szczygieł napisał szkic o danym autorze, jego warsztacie lub kulisach powstawania reportażu. Ja na przykład przy jednym tekście, zresztą reportera z Krakowa, Włodzimierza Gotka, który pisał do Po Prostu, napisałem, że proszę czytać ten tekst i pamiętać, że to był pożar, że wtedy ten tekst opisywał pożar i sam był pożarem. Czyli, drodzy Państwo, czytając ten tekst, proszę pamiętać, że włożyli Państwo rękę do ognia, tyle że sprzed 50 lat. Prace nad antologią trwały około roku. Propozycje tekstów, które miały się w niej znaleźć, przedstawiali Hanna Kral, Małgorzata Szejnert, profesor Kazimierz Wolny-Zmorzyński i Elżbieta Sawicka. Mariusz Szczygieł wybrał według niego te najważniejsze. Staraliśmy się szukać materiałów, które nie mówią o swoim czasie, ale mają w sobie coś ponadczasowego. Mają, jak to mówi starsze pokolenie reporterów, starsze ode mnie, nadwyżkę albo naddatek. Mają coś, co sprawia, że chce się to dzisiaj czytać. Ale też musiało się znaleźć kilka tekstów, które były takim zwierciadłem czasu. Podczas spotkania z czytelnikami w Krakowie Mariusz Szczygieł otrzymał nagrodę honorową od Krajowego Klubu Reportażu.